Ciebie
w Betlejem, w żadnej gospodzie. I narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca wtedy, a czy jest miejsce dla Zbawiciela dzisiaj? Czy ten świat, w którym żyjemy, piękny świat, czeka na przyjście Zbawiciela swojego? Nawet jeśli tak nie jest, każdy z nas może zrobić mu miejsce w swojej rodzinie, wśród swoich, w swoim sercu. Zróbcie mu miejsce. Pan idzie z nieba. A później wystarczy tylko się zatrzymać, przyjąć wielki dar i śpiewać, grać dzieciątku małemu. Właśnie po to spotykamy się dzisiaj. W naprawdę niezwykłym miejscu. To Nowa Huta, Krzesławice, kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i Matki Bożej Szkaplerznej. Tutaj będziemy kolędować, mamy nadzieję, wszyscy razem. Niechże ta szyba ekranu, telewizora, innego komputera nie dzieli, ale nas łączy. Pozdrawiamy podopiecznych i pracowników Hospicjum Świętego Łazarza, z którymi zawsze jesteśmy, od początku trwania cyklów, koncertów. Nowa Huta, dlaczego nie? To już 16 lat. Trochę inaczej, a zawsze razem. Kolędować będziemy w przyjacielskim gronie. Anna Branny, Przemysław Branny, Ewa Landowska, Andrzej Róg oraz Adam Niedzielin, Stefan Błaszczyński, Olek Dyjak, Grzegorz Piętak, a ja nazywam się Lidia Jazgar. Bądźmy razem. Nic więcej nie potrzeba. Przyszedł na głos kapłana.
wszędzie słynie, anioł budzik przy dolinie, pasterzy co paśli pod porem woły. Pastyrze, łode budy, idźcie do stajenki, do święty panienki. I Grzegórz Karbowy, pisarz prowentowy, hu, 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 bierzajcie, co duchu. Ekonom kulawy, wstańcie wszyscy z ławy. I ty, Józek Spyrka, złajże z tego wyrka, od miodu i strawy, ty, Franek Kaprawy, idźcie do stajenki, do święty panienki. Hola, hola, pastyrze ze pola, weźcie dwa barany. Mój Janie kochany, miodu ze dwa dzbany, syrek pobielany, cepy i siekierę, skrzypeczki i lirę. Wilcy się zwiadują, uuu, a nawołują. Barana porwali, w boru rozerwali, w boru rozerwali, w boru rozerwali. Z krzywymi rogami, z czornymi kudłami. Zebrali się chłopy i poszli do szopy. Thank you.
Kolędujemy dla Jezusa, dla świętej rodziny, kolędujemy na rzecz hospicjum świętego Łazarza, najstarszego hospicjum w Polsce. Zawsze cykl koncertów Nowa Huta, dlaczego nie, zbierał do puszek. Wolontariusze byli na koncertach, a Państwo byli bardzo hojni. Za każdy grosik z całego serca dziękujemy. A teraz prosimy o wrzucanie ich do wirtualnej puszki. Naszym graniem i śpiewaniem dzisiaj dołączamy do akcji Kolęda dla hospicjum. Kiedy jak nie teraz w rodzinnym gronie nagrać pastorałkę ulubioną, kolędę, piosenkę świąteczną i zaprezentować na profilu facebookowym czy w innym medium społecznościowym i jeszcze podać adres do zbiórki pomagam.pl. Tam można grosiki wrzucać, one się kumulują i dobro czynią. Bardzo Państwu dziękujemy. Zawsze przypominam, że dobro wraca. Na pewno tak będzie i tym razem. Bądźmy dla siebie dobrzy. Albo litys jakoby, jakoby kawałeczek smycka. Śpiewajcie i grojcie mu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i grojcie mu, dzieciątku. Pasterzy,
którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli. Bo się narodził Zbawiciel, czego świata odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Bo się narodził Zbawiciel, czego świata odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. O niebieskie duchy i posłowie nieba, powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba. Bo my nic nie pojmujemy, lepło od strachu żyjemy. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Bo my nic nie pojmujemy, lepło od strachu żyjemy. Nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja, Panna, dzieciątko piastuje i Józef Święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Zebrali się chłopy i przyszli do szopy. Po śniegu, po grudzie dziwili się ludzie. Przyszli do stajenki, do święty panienki. Wół, osioł chuchają, głowami kiwają. Przylecieli ptacy, cip, 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 cyacy.
Pasterze bekają, na skrzypeczkach grają, a Kajtek na drumli, a burek z kumli, tiuli, tiuli, niebez przymatuli. A basista hu hu, gładzi bas po brzuchu, stanęli w stajence przy święty panience. Wchodzą trzej królowie w koronach na głowie. Ze garbatym wielbłądem przyjechali lądem i pięknie ubrani, złotem haftowani, znoszą wielkie dary w szkatule, talary, emu, gwarzą po swojemu. Li, wszyscy się dziwili, a dzieciątko kwili. Pastyrze klękają, cuda oglądają. Gwiazda zaświeciła, na niebie zatliła, nad szopą schyliła. Uby, muby, poklękały buby. Tiuli, luli, uśnijże matuli. Słomiany stajence przy świętej panience. Skocznie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, tobie z serca ochotnego o Boże. Chwała na wysokości, a a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dzieci na Betlejem, Betlejem.
coście widzieli? Widzieliśmy maleńkiego Jezusa narodzonego, Syna Bożego, Syna Bożego. Co za pałac miał, gdzie gospodą stał? Szopa bydłu przyzwoita i to jeszcze źle pokryta, pałacem była. Pałacem była. Jakie kapele nuciły trele. Aniołowie mu śpiewali, my na dudkach przygrywali, skoczno wesoło, skocznie wesoło. Myśmy mu swe oddali, a odchodząc poklękali, czołem mu bili, czołem mu bili. Sercaśmy mu swe oddali, a odchodząc poklękali, czołem mu bili, czołem mu bili. Szanowni drodzy, w tym miejscu, w tym niezwykłym kościółku koncert odbywa się po raz pierwszy i my właśnie mamy to szczęście. Jest z nami ksiądz proboszcz tego miejsca, ksiądz Stanisław Kostecki. Proszę księdza, skąd ten kościółek tutaj się wziął, bo ma dużo lat, a nie widać? Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela został do Krzesławic przeniesiony z parafii Jawornik koło Myślenic. Jest on z XVII wieku, a tutaj faktycznie jest od niedawna, bo dopiero od lat początku 80. za sprawą proboszcza Jana Chyca, który postarał się, aby ten kościół tutaj do Krzesławic sprowadzić, postawić, no i aby tutaj można było uczestniczyć w nabożeństwach, by wierni, którzy są tutaj w Krzesławicach, mieli swój własny, można powiedzieć, taki kościółek, przy którym mogliby się spotykać przede wszystkim na modlitwie, na nabożeństwach. Do czego ja i teraz też zapraszam, aby odkryć ten kościółek tu, który znajduje się niedaleko dworku Jana Matejki. I wszystkich serdecznie też tutaj zapraszam do tego kościoła, by go zobaczyć, ale też przede wszystkim się pomodlić. Bardzo dziękujemy księdzu za gościnę, że mogliśmy tutaj kolędować dla Dzieciątka Jezus. A tak to trzeba odnaleźć, w którym terminie, o której godzinie nabożeństwo się odbywa. Nie tak łatwo tutaj, żeby było drzwi otwarte, prawda? No, kościół jest filialnym kościołem parafii Pleszów, więc tutaj msze są co drugi dzień, we wtorki, w czwartki i w soboty i w niedzielę dwie msze święte. Ale zapraszam na naszą stronę internetową parafiarną, na której można znaleźć dokładne informacje na temat wszystkich nabożeństw, które się tutaj odbywają. Zapraszamy. Przez zimna nie dała mu matula sukienki. Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, który dziecię owinąwszy siankiem je okryła. W który dziecię owinąwszy siankiem je okryła. Nie ma kolebeczki ani poduszeczki,
we żłobie mu położyła sianka pod główeczki. We żłobie mu położyła sianka pod. Dobrze nam przy żłóbku. Niech sobie dzieciątko Jezus śpi, niech go Maryja utula, a my postaramy się nie przeszkadzać. Wiemy dobrze, że wszystko będzie najlepiej, jak tylko to możliwe, bo... Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień
Całą i wszystkie wioski z miasta.